Nastroje inwestorów po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wydają się zmieniać, ponieważ jeszcze w zeszłym roku prawie 70% respondentów twierdziło, że będzie miało to ewidentnie negatywny wpływ na rynki, w tym rynki wschodzące. Natomiast obecnie, jak pokazuje też indeks GET, który jest publikowany co roku, widzimy, że 45% mniej więcej respondentów, którymi są tutaj menadżerowie z branży logistycznej, łańcucha dostaw, twierdzą, że nie będzie miało to większego wpływu na rynki wschodzące. Natomiast 25% około deklaruje, że nawet pomoże to rynkom wschodzącym w rozwoju, ponieważ wymusi niejako renegocjację umów z Wielką Brytanią i tym samym bardziej preferencyjne warunki. 12% deklaruje, że faktycznie będzie miało to negatywny wpływ na rynki wschodzące. Według wszelkich badań wydaje się, że nadal trend dobry, który mieliśmy okazję zanotować w poprzednich latach, będzie nadal towarzyszył krajom wschodzącym. Na ten rok Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje około 3,7%.